Witam Państwa. Radni Rzeszowa zgodzili się na kolejną próbę powiększenia miasta, a dokładnie poszerzenie jego granic o kilkanaście miejscowości z 7 okolicznych gmin. Ta decyzja jak zwykle budzi emocje głównie mieszkańców tych miejscowości i samorządów gmin, do których teraz te miejscowości należą. Skąd biorą się emocje, o tym powiemy dzisiaj w naszym specjalnym wydaniu programu Moje Miasto Rzeszów. W naszym programie wyjaśnimy też, jak ostatnio powiększał się Rzeszów i sprawdzimy, co z tego wynikło. Rzeszów, stolica Podkarpacia, to dziś 29 dzielnic, ponad 116 km² i ponad 186 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, w roku 1950 miasto miało powierzchnię, choć dziś trudno w to uwierzyć, 8 km² i 27 tysięcy mieszkańców. W tym czasie jednak kilkukrotnie zmieniano granice administracyjne, włączając do Rzeszowa kolejne miejscowości. I tak, w 1951 roku do Rzeszowa przyłączono Drabiniankę, Staroniwę, Staromieście, Pobidno oraz część Białej, Słociny i Zwięczycy. Wtedy liczba ludności wzrosła do 44 tysięcy, a powierzchnia do 39 km². Kolejne powiększenie 20 lat później objęło część Słociny, a liczba mieszkańców Rzeszowa w 1971 roku wzrosła do ponad 83 tysięcy. W roku 1977 przyłączono Zalesie, Wilkowyje oraz część Białej, Miłocina, Przybyszówki i Słociny. Liczba ludności wzrosła do 111 tysięcy, a powierzchnia do ponad 50 km². W roku 2005 Rzeszów stał się najbardziej zaludnionym miastem w Polsce w przeliczeniu liczby mieszkańców na kilometr kwadratowy. Na niespełna 54 km² mieszkało wtedy w Rzeszowie 159 tysięcy osób. A to jeszcze nie koniec. W tym roku po raz pierwszy Rzeszów znalazł się w rankingu polskich metropolii. I jak się okazało, na tle największych polskich miast wypadł dobrze, a nawet bardzo dobrze. Rzeszów jest miastem ludzi młodych, osób z wysokim wykształceniem i tym się wyróżnia na tle pozostałych metropolii. Rzeszów jest miastem, w którym jakość życia jest na bardzo wysokim poziomie i również wyróżnia się na tle pozostałych metropolii w tym zakresie. W Rzeszowie jest czyste środowisko, w Rzeszowie uciążliwość ruchu jest bardzo niewielka, w Rzeszowie warto żyć, opieka medyczna jest na bardzo wysokim poziomie, sprawnie działająca administracja, to wszystko elementy, które wpływają na bardzo pozytywny wizerunek Rzeszowa. Rzeszów, pomimo tego, że jest najmniejszym z miast, które poddaliśmy analizie, jest miastem o bardzo dużym potencjale i miastem, które zrobiło ogromny skok w rozwoju przez ostatnich kilka lat i który na tle innych miast również wyróżnia się, pomimo że te miasta są zdecydowanie większe. Coraz więcej mieszkańców to zauważa i jest przekonanych, że miasto powinno nadal się rozwijać, także jeśli chodzi o wielkość. Dlatego w samym Rzeszowie trudno znaleźć sceptycznie nastawionych do zmiany granic i powiększania się miasta. Szczerze mówiąc, nie mam zdania na ten temat, ale wydaje mi się, że raczej nie, że nie potrzeba, nie ma takiej potrzeby w tej chwili. Czyli mały Rzeszów jest w porządku? Tak, jest w porządku, dokładnie. On się już rozwija, pięknie się rozwija, oby tak dalej się rozwijał. Powinien być większy? Oczywiście. Czyli to przyłączenie kolejnych miejscowości Pana zdaniem jest w dobrym kierunku? Jestem za. Tak, żeby był taką większą metropolią, ponad 200 tysięcy, ja uważam, że powinien być większy. Że te miejscowości, które są bardzo blisko Rzeszowa, powinny się zgodzić na przyłączenie. Wiem, że ludzie z tych miejscowości nie są zbyt chętni, ale uważam, że gdy ma się być Rzeszów metropolią, to jak najbardziej powinien rozszerzać swoje granice. A w Rzeszowie dobrze się mieszka? Bardzo dobrze. Uważam, że to jest najpiękniejsze i najlepsze miasto do życia. Dla nas oczywiście tak, dla mieszkańców Rzeszowa, aczkolwiek dla mniejszych miejscowości gorzej, bo prawdopodobnie będą płacić większe podatki. Ależ oczywiście, ja już nawet słyszałam, że nie tylko miejscowości przylegające do Rzeszowa chcą być na terenie Rzeszowa w mieście, ale również gminy, które są w powiecie kolbuszowskim. Także to będzie pierwszy w Polsce ewenement. I wierzę w to, że Rzeszów będzie metropolią, żeby mógł po prostu być na równi z olbrzymimi miastami w Polsce, ponieważ na razie brakuje i ludności, przede wszystkim ludności, no i miejsc na inwestycje. Takie zmiany mają już za sobą mieszkańcy w sumie 7 miejscowości z kilku podrzeszowskich gmin. W 2006 roku do Rzeszowa zostały włączone Słocina i Załęże, część gminy Krasne. W 2007 część Przybyszówki, gmina Świlcza.
W 2008 pozostała część Przybyszówki i Zwieńczyca z gminy Boguchwała, rok później Biała, a w 2010 część Miłocina z gminy Głogów Małopolski i Budziwój, gmina Tyczyn. Czy te zmiany okazały się dobre dla mieszkańców nowych dzielnic, kiedyś miejscowości w sąsiednich gminach, sprawdziliśmy odwiedzając jedną z firm, od 5 lat działającą w Rzeszowie, wcześniej w Miłocinie, gmina Głogów Małopolski, świadczącą usługi telekomunikacyjne VoiceNet. Jak przekonują jej właściciele, z perspektywy czasu to była bardzo dobra zmiana. Są same plusy. Cały czas odnosimy takie wrażenie, że miasto inwestuje w nasze otoczenie, w to miejsce, w którym no, pracujemy, żyjemy, poprzez na przykład poprawę infrastruktury. Tak? Znacząco poprawiła się infrastruktura drogowa tutaj w okolicy naszej siedziby. Zostały wybudowane nowe chodniki, co znacznie tutaj poprawiło bezpieczeństwo. Nawet została wybudowana pętla autobusowa, która jest niemalże za naszą granicą działki. Myślę, że to, że działamy w Rzeszowie w tej chwili, jest dużym plusem dla łatwości i sprawności załatwiania spraw przede wszystkim, bo możemy jeździć do miasta Rzeszów, a nie na przykład do gmina Głogów Małopolski, co raz, że było czasochłonne, dwa, że no, sprawiało nam to dużo, spore trudności. W tej chwili jest o wiele prościej. Załatwiamy wiele spraw w organach administracji samorządowej i w tym momencie cieszymy się, że jest to miasto Rzeszów. Widzimy przede wszystkim poprawę takiego nastawienia do przedsiębiorców w mieście Rzeszowie, ponieważ w tym momencie obserwujemy takie bardziej partnerskie podejście i jest to nieocenione, prawda? Wiele spraw można naprawdę przeprowadzić bardzo sprawnie. Mimo takich opinii są też potężne wątpliwości. Mieszkańcy miejscowości, o które chciałoby się powiększyć Rzeszów, na razie analizują minusy i plusy takiej zmiany. Ale samorządy sąsiednich gmin, dla których powiększenie Rzeszowa oznacza utratę sołectw, a co się z tym wiąże mieszkańców i wpływów do budżetu, mówią głośno, że to, jak twierdzą, nie w porządku. No trudno, żebym był zwolennikiem poszerzenia Rzeszowa w takiej formule, gdzie nikt z nami nie rozmawia, nikt nie konsultuje, nikt nie przedstawia jakiegoś harmonogramu przyjęcia, jakichś racjonalnych argumentów nie przedstawia, tylko my dowiadujemy się poprzez media, że nagle ktoś chce zabrać nam 3 sołectwa, gdzie możemy w perspektywie takiego ruchu stracić ponad 8 milionów dochodów, co praktycznie sprawia, że gmina Głogów no, przestaje mieć środki na funkcjonowanie, na rozwój i sprowadza się do bieżącego administrowania. Jest to moim zdaniem niepoważne działanie. Myśmy sprawę poszerzenia już przerabiali parokrotnie, były konsultacje społeczne, były rozmowy z mieszkańcami, mieszkańcy mieli okazję się wypowiedzieć, także te sprawy są znane. Tym bardziej, że jak przekonują, nikt tego z nimi, ani tym bardziej mieszkańcami wcześniej nie konsultował, a pytań i wątpliwości jest mnóstwo. Rada Miasta oraz Pan Prezydent Miasta Rzeszowa powinien odpowiedzieć na pytanie, czy miasto nie ma już terenów inwestycyjnych, czy zostały wyczerpane wszelkie możliwości zagospodarowania terenów leżących na terenie miasta, czy zna skutki finansowe dla sąsiednich gmin, jakie mogą one spowodować. Spowodować to, że nie będą realizowane inwestycje na terenie gminy już zaplanowane, czyli budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Rudnej Wielkiej. Czy wie o tym, że w Biance w 2015 roku gmina włożyła nakłady finansowe w kwocie ponad 1,5 miliona złotych i zobowiązania dla gminy pozostaną. Jest to duże obciążenie dla mieszkańców. Najnowszy plan rozszerzenia granic Rzeszowa obejmuje 12 miejscowości. Malawę z gminy Krasne, Matysówkę z gminy Tyczyn, Kielanówkę i część Racławówki z gminy Boguchwała, Biankę i Rudną Wielką z gminy Świlcza, Miłocin, Pogwizdów Nowy i Rudną Małą z gminy Głogów Małopolski oraz Zaczernie, Nową Wieś i część Jasionki z gminy Trzebownisko. To dużo, ale zdaniem radnych Rzeszowa, którzy zgodzili się na takie zmiany, wszystko z korzyścią dla miasta, ale też jego przyszłych, nowych mieszkańców. Pamiętam, jak mieszkańcy Budziwoja czy Białej byli przeciw przyłączeniu w pierwotnej wersji. Później to zdanie zmieniło się diametralnie i większość była za, a dzisiaj myślę, że zdecydowana większość mieszkańców czy Budziwoja, czy Białej no, odczuwa bezpośrednio te korzyści z przyłączenia do miasta i z tego, że w mieście funkcjonują. Od prostych rzeczy typu odśnieżone drogi zimą i zaświecone latarnie przez cały czas, po takie ważne potrzeby jak szkoła, rozbudowa szkoły w Białej, która będzie planowana, nowe inwestycje szkolne na Budziwoju,
drogi na Białej, chociażby kardynała Wyszyńskiego i wiele, wiele innych takich drobnych rzeczy związanych także z MPK-ami, z częstotliwością kursów. Tych korzyści jest naprawdę dużo. No i jakość życia, jakość mieszkania jest zdecydowanie lepsza. Sami mieszkańcy miejscowości, które mogą stać się częścią Rzeszowa, mają mieszane odczucia. Ale są też tacy, którzy są przekonani, że może być tylko lepiej. Jak tu, w Pogwizdowie Nowym, gdzie reaktywowano Społeczny Komitet na rzecz przyłączenia miejscowości do Rzeszowa. Wystarczy spojrzeć na te osiedla, które niedawno jeszcze były wioskami, żeby zobaczyć, jak inwestycje zmieniły te miejscowości. Ponadto no, komunikacja się zmieni, mamy szansę na inwestycje i na duży postęp. Od mieszkańców otrzymywaliśmy sygnały o tym, że no, tak dalej nie może być, że my płacimy podatki, idziemy do gminy, a tam rozkładają ręce i mówią, że nie ma na nic pieniędzy, na żadne inwestycje, udogodnienia, na nic nie ma. Mało tego, za pierwszym razem, gdy staraliśmy się o przyłączenie, no to od tego momentu słyszymy z urzędu, nie damy dla was nic, bo już Ferenc i tak was weźmie. Gościem mojego miasta Rzeszów jest prezydent Tadeusz Ferenc. Panie prezydencie, dlaczego tak bardzo zależy panu na tym, żeby Rzeszów stale się powiększał i żeby rozszerzał swoje granice? Dlaczego to jest takie ważne? Dla pana, ale też dla mieszkańców. Panie redaktor, właśnie podoba mi się to słowo, nie tylko dla mnie, ale dla mieszkańców, którzy mieszkają w Rzeszowie i wokół Rzeszowa i na całym Podkarpaciu. Proszę sobie wyobrazić 2005 rok, miasto Rzeszów maleńkie, 53 km kwadratowe, niektóre wioski pod Rzeszowem większe niż Rzeszów i gdyby się nie rozszerzało. Miasto wojewódzkie, najmniejsze miasto w Polsce wojewódzkie, a więc znaczenie jak gdyby na oddziaływanie i na Podkarpacie i na cały kraj minimalne. Udało się nam dzięki władzom, dzięki mieszkańcom, i również tym ludziom, którzy mieszkają po sąsiedzku, rozszerzyć o ponad 117%, a więc przybyło więcej powierzchni niż było w roku 2006. Natomiast jesteśmy dalej miastem, jako miasto metropolitalne, najmniejsze. Udało się dużo, ale uważam, że to jeszcze jest za mało. Dlatego też podejmujemy kolejne działania, żeby włączyć kolejne miejscowości. A dlaczego chcę włączyć? Ano chcę włączyć dlatego, żeby budować na tych terenach, które będą przyłączone i żłobki, i przedszkola, i nowe drogi. I dla przykładu, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny, pani redaktor, w tej chwili, kiedy jedziemy na lotnisko, to takimi dziadowskimi drogami, na przykład przez Trzebownisko, czy tutaj od ulicy Warszawskiej do węzła centralnego. Ja nie ukrywam, że mam ogromne plany w zakresie budowy kolejnych ciągów komunikacyjnych i na dzisiaj autostrada. Łącznik do Świlczy wykonany. Ten jest realizowany do Kielanówki. Chcemy później budować tu, w przyszłym roku przystąpimy, kwota gdzieś będzie około 104 miliony złotych, do budowy połączenia podkarpackiej z Kielanówką. Następnie do ulicy Sikorskiego. I musi być budowany ciąg komunikacyjny aż do węzła w Terlicce, do tego węzła wschodniego. Ale żeby miasto budowało, musi wejść Matysówka, musi wejść Krasne, musi wejść Malawa, żeby to były tereny miasta. Mieszkańcy tych miejscowości, które w planach mają być przyłączone do Rzeszowa, mają wątpliwości, że na przykład jeśli staną się częścią Rzeszowa, to ich małe szkoły zostaną zlikwidowane. Przykładowo na Załężu była maleńka szkoła, bodajże 72 dzieci było. Mieszkańcy oczywiście żądali od miasta Rzeszowa, żeby budowa szkoła, wybudowany piękny zespół szkoły i przedszkola, a więc nie jest prawdą. Rozbudowa w tej chwili szkoły na Białej. Również budowa szkoły na Przybyszówce Karoliny Kłuski. Piękny obiekt, a więc nieprawda. Nie będzie likwidacji szkół. Ale zdecydowanie, że nie będzie. W mieście Rzeszowa w Rzeszowie przybywa dzieci i budujemy nowe szkoły. Jest to inwestycja wieloletnia w nauce. Nie ukrywam, że bardzo mi zależy na tym, żeby poziom edukacji był bardzo wysoki, żeby dostawali się na studia. Oczywiście, żeby studiowali w Rzeszowie, a później mieszkali w Rzeszowie, to zakładali rodziny. Panie prezydencie, a takie drobiazgi jak chodniki, oświetlenie ulic, place zabaw. Wiadomo, Rzeszów ma duże inwestycje. Będzie myślał o tych drobiazgach w tych nowych osiedlach, gdyby do tego doszło? Po to spotykam się z mieszkańcami co roku przed tworzeniem budżetu, żeby powiedzieli, a nam potrzebna kanalizacja, a nam potrzebny chodnik, a nam potrzebne odprowadzenie wód deszczowych, sanitarka, woda, inne przekroje. Na przykład na Budziwoju musimy przebudowywać
odbiór kanalizacji czy też wody, bo powstała ogromna ilość nowych budynków. Zresztą powstał i Dom Kultury, i tam centrum handlowe powstało i zdecydowanie pchamy pieniądze. Na Załężu, pani redaktor, myśmy wbudowali w sumie 300 milionów złotych w tym czasie, jak weszli do Rzeszowa, a do Rzeszowa weszli w roku 2006. Czy pan myśli, że uda się? Ja oczywiście jestem optymistą życiowym, udało się, dużo się udało. Marzeniem moim było powiększenie o 100%, udało się więcej i bezwzględnie uparcie działać, spotykać się z ludźmi, informować ludźmi i proszę panią, wydaje mi się, że najważniejsze to jest pozytywny stosunek do ludzi, a więc lubię ci ludzi, a ja lubię ludzi i lubię się z nimi spotykać. W tej sprawie zmiany granic miasta Rzeszowa, a dokładnie ich rozszerzenia, ostateczną decyzję oczywiście podejmie rząd, ale ważne, a być może bardzo ważne, mogą się okazać decyzje rad gmin, a przede wszystkim konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone we wszystkich 7 gminach. Te zaplanowano na przyszły rok, ale już teraz trwa wielka społeczna dyskusja w tej sprawie i to właśnie od jej wyników zależy to, czy Rzeszów znowu będzie większy.